A chłopcu pościelisz stołowym? Ada czyta takie rzeczy. Nie, ja to czytam. Znaczy, najlepiej się koncentruję w tym pokoju. To bardzo wzruszająca książka. Powinieneś ją przeczytać. Nigdy nie czułam się kochana. Zawsze czułam się nieszczęśliwa i niezrozumiała. Stefan, żebym ja zaraz nie powiedziała, co ty czytasz. A Ułady to chyba coś poważniejszego niż do tej pory. Ale dajcie spokój, to są zaręczyny dwudziestolatków, no. Przecież ona jest rozsądna, a facet się musi jakoś wyszumieć, ustawić w życiu. Poza tym Ada kocha Warszawę. On się nie przeprowadzi, co będzie angielskiego uczył? Why not? Exactly. Pomyślcie? Why not? Ula. Cześć, mamo. Moje słońce najkochańsze. Ja tęskniłam. Moje serce. Ale... Mamo, tato, to jest James. James, these are my parents, Ursula and Stefan. And these are my step-parents, Marek and Evelina. Evelina, it's very nice to finally meet you. Everyone calls her Bobas. Yes. Bobas, what does it mean? It means that I'm a little angel. Oh. Hello, flowers. Thank you. Hello. Very good to be here. Hello. Bobas. Oh, thank you. Happy Easter.